Moi szefowie powiedzieli, macie cel do osiągnięcia. Można było powiedzieć, nie wiemy, nie rozumiemy, albo pomyśleć kreatywnie właśnie my nawet, jako firma w Polsce, jak ten temat zaatakować. Ale to czasem potrzebujesz zewnętrznego bodźca troszkę, żeby to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o liderów organizacji, no to jeśli myślę, jeśli mają pomysł, który jest w miarę przemyślany i pójdą do szefa i ten pomysł tak naprawdę nie kosztuje, ale przyniesie później konkretne, fajne pomysły, które się da realizować, no to na miłość boską, czemu nie spróbować, nie? Co ryzykujesz jako firma? Natomiast oczywiście są ryzyka takie, że jeżeli jest to źle poprowadzony projekt, to ludzie mogą się zdemotywować. I właśnie ten element jakby tego pociągnięcia dalej jednak jest po stronie całej organizacji, żeby to wesprzeć. No bo to później przy kolejnym konkursie ludzie powiedzą, dobra, to już było beznadziejnie, nie było wsparcia, dlaczego mam teraz się starać?